Osobowość roku, ambasador gminy, ale i przedsiębiorca roku to tylko część wyróżnień wręczonych podczas trzeciego balu przedsiębiorców gminy Słupno. To już gminna tradycja. Nagradzamy tych, którzy współpracują i wspierają nas, mówi Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno. Cieszę się, że udaje nam się to kontynuować, że cykliczna to jest impreza, która wpisała się już w harmonogram, w kalendarz obchodów tutaj imprez gminnych i chciałbym, żeby to było cały czas, bo warto to środowisko przedsiębiorców ze sobą scalać. Warto, żeby ci ludzie też mieli możliwość spotkania się w mnie z sobą poglądów. Ja też się od nich uczę, bo dowiaduję się o rzeczach, które są istotne z ich punktu widzenia. Także bardzo, bardzo się cieszę, że są dzisiaj z nami. Podczas balu po raz trzeci wręczono nagrody przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Słupno, którzy w 2023 roku wspierali działania gminy. W kategorii przedsiębiorca roku wręczono 3 statuetki drzewa, symbolu rozwoju i przedsiębiorczości. Złotą otrzymało konsorcjum firma remontowo-budowlana Lipowski, spółka jawna, i Zielony Ogród, spółka ZOO. Srebrną warsztat terapii zajęciowej w Mirosławiu, natomiast brązową Hermes Zalech, spółka jawna. Bardzo się cieszę z tej nagrody, z tego względu, że mieszkam w tej gminie od 18 lat. Tutaj też prowadzę różne inwestycje. Teraz też prowadzę inwestycje tutaj dla gminy razem w konsorcjum z Zielonym Ogrodem, za co tutaj dostaliśmy razem statuetkę. To jest bardzo duże wyróżnienie, nie tak dla mnie, jak dla wszystkich uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Mirosławiu, jak i pracowników, ale zarówno spółdzielni socjalnej, osób prawnych, Centrum Usług Środowiskowych. W gminie Słupno pracujemy od 10 lat. 10 lat temu otworzyliśmy warsztat. Naprawdę jest to gmina, która wyróżnia się i pod względem mobilności i rozmowy. Naprawdę nasze głosy są słyszane, także z tego się bardzo cieszymy. W kategorii przedsiębiorca wspierający gminę Słupno nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Wapnopol, spółka ZOO. Przede wszystkim bardzo dużym zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się absolutnie. Tutaj chciałem podziękować dla pana wójta i dla wszystkich ludzi, którzy się przyczynili do tego wyróżnienia. No jest to zaszczyt. A jak się pracuje tutaj w gminie Słupno? No nigdy nie spotkałem się z żadnymi trudnościami. Myślę, że profesjonalna obsługa przede wszystkim, ludzie, którzy zajmują się inwestycjami. Tutaj trzeba wspomnieć o pani Wereszczyńce, która naprawdę profesjonalnie zajmuje się inwestycjami. Zrozumienie, współpraca, rozwiązywanie wspólnych problemów. Gmina Słupno to gmina niezwykłych ludzi, którzy na co dzień realizując swoje pasje mówią z dumą o miejscu, w którym mieszkają. Dzięki czemu gmina znana jest na całym świecie, stąd kolejne wyróżnienia. Podczas trzeciego balu przedsiębiorców przyznano tytuł ambasadora roku 2023. Został nim Andrzej Lewandowski, co, jak przyznaje, było dużym zaskoczeniem. Czuję się szczęśliwy, ale też jakby to troszeczkę zobowiązuje, tak? A ja ogólnie z racji tego, że często wyjeżdżam, jestem mało w kraju, także trochę zaskoczenie to dla mnie jest, no ale będę starał się w jakiś sposób tutaj się wywiązać. A z racji tego, że dużo podróżuję po świecie, to Słupno jednak jest takim miejscem, gdzie nie odstajemy od Wielkiego Zachodu. Tak? Jest bardzo czyściutko, ładnie, dużo drzew, zielono, także bardzo przyjemnie. Specjalna nagroda trafiła do sędziego międzynarodowego, mieszkańca gminy Słupno, Szymona Marciniaka. To jest jakby ocena mojej pracy, moich wielu poświęceń, godzin rozłąki z rodziną, z najbliższymi, i ona przypomina, że po prostu warto, że to, co robię, ma sens, miało swój cel. No i takie nagrody, każda nagroda cieszy. Wiele osób pyta o pewnie nie to samo, co złota piłka, którą gdzieś tam dostałem drugi raz z rzędu, ale to nieprawda. Każda nagroda cieszy, ona każda jest inna, ale każda cieszy. Tutaj szczególnie, że tak mogę powiedzieć, od swoich ludzi. Jedną z nagród była statuetka Osobowość Roku, przyznana wójtowi, który nie krył zaskoczenia. Jestem wzruszony, nie ukrywam, i to było widać. Nie spodziewałem się tej nagrody. Jest to dla mnie w jakiś sposób docenienie tego, co do tej pory mi się udało zrealizować na terenie gminy Słupno, a podwójnie się cieszę, bo jestem mieszkańcem tej gminy, utożsamiam się z nią, są tu moi przyjaciele i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. To już jest blisko 10 lat, 8,5, jak pracuję na rzecz gminy. To jest jego druga kadencja. Jak sami Państwo widzieliście na dzisiejszej gali, zainteresowanie takimi osobami, które jednak się angażują w rozwój gminy, a kto się ma bardziej angażować, jak nie wójt gminy, wymagają też docenienia. Oprócz tej absolutorium, które uzyskuję co roku, taki miły gest uważam, że jest bardzo właściwy i pozytywnie odebrany i przez mieszkańców gminy, i przez samego zainteresowanego.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. Do zobaczenia na balu za rok. Thank you.